ostatnim tysiącleciu powstały i upadały wielkie imperia. Pewien kraj ma jednak historię dłuższą niż one wszystkie. Chiny. Tutaj liczy się gromadzenie bogactwa. To brutalny system. Można wiele wygrać, ale można też wszystko stracić. Wielki Mur Chiński to przesłanie dla obcych. Oto, co potrafimy zrobić. Nie tylko wam, ale także sobie samym. Dlaczego Chiny są krajem tak wielkich skrajności? To opowieść o wojnie. Niebezpieczeństwo czai się wszędzie. Kiedy wojna się skończyła, Chiny były na kolanach. Jedyne, co można było sprzedać Chińczykom, to opium. Opowieść o niedoli. Tylko w Chinach macierzyństwo może być nie radością, lecz zbrodnią. Łamią kości i wyginają do wewnątrz. Opowieść o sukcesie za wszelką cenę. Przewodniczący Mao to czerwone słońce w naszych sercach. Kiedyś powiedział, że mogą zginąć miliony, byle tylko zrealizował swoją utopię. Mnóstwo nauczycieli w liceach zostało zabitych przez własnych uczniów. Ale jak długo Chiny mogą grać według własnych reguł? Nie spodziewano się, że najludniejszy komunistyczny kraj świata stanie się największym praktykiem kapitalizmu. Xi Jinping uprzykrzy życie ludziom wierzącym w prawo. XXI wiek należy do Chin, podobnie jak wiele wcześniejszych stuleci. Żeby zrozumieć potęgę Chin, trzeba poznać ich przeszłość, największą historię wzlotu i upadku w dziejach ludzkości. 1000 lat historii. Chiny. Chiny. Ojczyzna 1/5 ludzi na Ziemi. 1,4 mld mieszkańców tego kraju żyje w niezwykłych czasach. Ich gospodarka rozwija się najszybciej na świecie. W ciągu 15 lat średni dochód wzrósł 5-krotnie. Od czasu, kiedy 20 lat temu stąd wyjechałam, Chiny niesamowicie się zmieniły. Ich bogactwo jest niewyobrażalne. Wraz z fortuną przyszedł boom budowlany na skalę rzadko spotykaną w dziejach. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Chiny są największym placem budowy świata. Nowoczesne lotniska, wielkie mosty, autostrady, koleje dużych prędkości. W Szanghaju jest około 2000 wieżowców powyżej 20 pięter. To niezwykłe, jak wiele się tam buduje. Do Chin trafia duża część światowych metali, rud i innych materiałów budowlanych. W ciągu 3 lat Chiny zużyły więcej cementu niż USA w całym XX wieku. Ale żeby zrozumieć, co napędza to budowlane szaleństwo oraz wielkie ambicje Chin, trzeba spojrzeć w ich przeszłość. Historię ostatniego milenium tworzyli ludzie, którzy pokazali, że przy olbrzymiej sile roboczej można osiągnąć postęp na skalę, o jakiej inne kraje mogą tylko marzyć. Już 1000 lat temu Chiny były kwitnącym krajem ze wspaniałą stolicą. Ich mieszkańcy stworzyli wysoce rozwiniętą kulturę. Chiny wyprzedzały większość innych krajów. Ich stolica była największym miastem świata z 700 tysiącami mieszkańców. Znacznie wyprzedzała wszystkie inne metropolie. Londyn miał wtedy 20 tysięcy mieszkańców. Większością Chin rządził cesarz Chenzong. Kraj był zlepkiem grup etnicznych, plemion i królestw. Największym zagrożeniem były najazdy z północy, ale cesarz odziedziczył niezwykłą barierę ochronną.
Wielki mur chiński to system obronny, granica pomiędzy Chinami a tymi, którzy mieszkają poza nimi. Chińczycy obawiali się najazdów koczowników spoza muru. Wielki mur chiński to najdłuższa budowla na Ziemi, jeden z cudów świata. Łącznie ze wszystkimi swoimi odnogami ma prawie 9 tysięcy kilometrów długości. To prawie 1/4 obwodu Ziemi. Co roku odwiedza go 10 milionów turystów. Ten cud budownictwa to efekt wieków bezustannej pracy. Pewne jego części wzniesione z ubitej ziemi mają ponad 2000 lat. W czasach cesarza Chenzonga 1000 lat temu większość muru była z kamienia. Budowla chroniła kraj przed najazdami z północy. To była informacja dla mieszkańców Chin. Tu kończy się władza i ochrona cesarza. Myślę, że Wielki Mur Chiński uświadamiał też obcym o to, co potrafimy zrobić. Nie tylko wam, ale także sobie samym. Tyle zaangażowania, poświęcenia, wydatków i ciężkiej pracy włożymy w obronę. Tylko w Chinach z ich olbrzymią populacją można było zbudować coś takiego. Kiedy reszta świata wciąż tkwiła w wiekach ciemnych, jakim cudem Chiny wzniosły taką konstrukcję? Wielki Mur Chiński w większości zbudowali ludzie, którzy spełniali obowiązek pracy. Odrabiali w ten sposób podatek. Zamiast zbierać daninę w walucie, chińscy cesarze wymagali od poddanych pracy na rzecz państwa. Co roku mężczyźni musieli służyć państwu, budując drogi i mury, bądź je naprawiając. Cesarze mogli zmobilizować do pracy olbrzymią liczbę ludzi. To była bezustannie uzupełniana siła robocza, którą można było wysłać do pracy przy gigantycznych projektach. Mur wzniosły rzesze ludzi, ale mimo to budowa trwała bardzo długo. Wielu robotników zmarło. Pokolenia temu Wielki Mur pokazał, do czego zdolny jest ten kraj i jego mieszkańcy. To był znak, że mogą budować i myśleć na większą skalę i mają więcej siły roboczej niż ktokolwiek inny. 1000 lat temu Chiny były pierwszym supermocarstwem. Potem nastała dynastia, która odmieni kraj i stworzy markę, która wciąż dominuje w świecie. Made in China. Dziesięć wieków temu państwo środka było pionierem, który prowadził świat. Dziś jego mieszkańcy wciąż myślą na skalę większą niż inni. W ten sposób zmieniają swój kraj nie do poznania. Gdyby ktoś powrócił do Chin z 40-letniej podróży kosmicznej, nie poznałby tego państwa. To dwa zupełnie inne światy. Co leżało u podstaw takiego niezwykłego rozwoju? Odpowiedzią jest marka, którą wszyscy znamy. Made in China. Chiński przemysł odgrywa ogromną rolę na świecie. Pamiętam, jak szukałam prezentu dla chińskiej koleżanki, która spodziewała się dziecka. Chciałam kupić jakąś zabawkę. Wszystkie zrobiono w Chinach. W swojej kuchni używacie chińskich tosterów, czajników. Od lat 80. Chiny to fabryka całego świata. Dziś bardzo trudno znaleźć coś, czego nie wykonano w Chinach. Łącznie z kamerą, do której mówię, i telewizorem, w którym mnie oglądacie. Nawet czapka z hasłem "Uczyńmy Amerykę znowu wielką" pewnie powstała w Chinach. Ale za historią wielkiego państwowego rozwoju kryje się głęboko zakorzenione osobiste pragnienie każdego obywatela. Chińczycy chcą osobistego rozwoju. Mamy we krwi nieustanne pragnienie samodoskonalenia. Ta determinacja, by poprawić swoje życie,
sięga jednej z największych chińskich dynastii. Osiemnastu cesarzy panującej ponad 300 lat dynastii Song zmieniło Chiny nie do poznania. To był okres prosperity w historii Chin. Wyprzedzały one większość innych krajów świata. W czasach dynastii Song nastąpił wielki rozwój technologii, zaszły procesy komercjalizacji i specjalizacji. Około roku 1100 w połowie trwania dynastii namalowano zwój pokazujący, czemu Chiny w epoce Song odniosły taki sukces. Ponad pięciometrowy zwój ukazuje życie w ówczesnej stolicy Kaifengu. Naukowcy wciąż badają ten zabytek, szukając informacji o dawnym świecie. Zwój Qingming ukazuje społeczeństwo niespotykane nigdzie indziej. To fantastyczny obraz ulic. Ukazuje niezwykle gwarne, tętniące życiem miasto. Zwój daje wgląd w życie ludzi, dla których handel był sensem życia. Wzdłuż ulic ciągną się sklepy. Widzimy gwarne targowiska i warsztaty rzemieślników. Ludzie gromadzą się, kupują, pokazują swoje wyroby. Obecnie takie targowiska wciąż tętnią życiem w dzień i w nocy. To było bardzo nowoczesne miasto z wolnym handlem. W odróżnieniu od innych stolic w Kaifengu nie było godziny policyjnej. To miasto nigdy nie spało, wciąż się rozwijało. Ten fakt bardzo wydłuża czas, który poświęcano na handel czy produkcję. Pamiętnikarze z okresu Song, choćby Kaifang, piszą o spotkaniach w kafejkach, o wyjściach do pubu i wpadaniu na kebab w drodze do domu. Sklepy działały do późnej nocy, targi staroci zaczynały pracę przed świtem, bo sprzedawano tam podejrzane rzeczy. Wszystko działało non-stop. W średniowieczu to znacznie zwiększało zyski. Kiedy Europa wciąż tkwiła w zdominowanym przez arystokrację średniowieczu, Chiny każdemu dawały możliwość awansu społecznego. To było znacznie bardziej otwarte społeczeństwo, w którym ludzie mogli kupować narzędzia lub nauczyć się czytać i rachować na tyle, żeby zostać kupcami. Taka sytuacja pojawia się w Europie dopiero w XIII-XIV wieku. Kiedy w Anglii edukacja była przywilejem najbogatszych, w Chinach dynastii Song wszystkich zachęcano, żeby mierzyli wysoko. Ale dotarcie na szczyt wymagało ciężkiej pracy. Chiny jako pierwsze wprowadziły egzaminy dla kandydatów do służby cywilnej. Największe szanse zapewniała edukacja. W ówczesnej Europie nie szkolono ludzi na urzędników. Zostawało się nimi z racji urodzenia. W Chinach istniała społeczna mobilność, której nie było w innych krajach. Każdy mógł przystąpić do egzaminu i zostać naukowcem. Każdy mógł zostać najbliższym doradcą cesarza, bez względu na to, skąd pochodził. Chiny dynastii Song dawały swoim mieszkańcom olbrzymie możliwości. Tysiąc lat później wielu ludzi wciąż wiąże swoje nadzieje na lepsze życie z edukacją.
Co roku w Chinach odbywa się egzamin zwany Gaokao. To w zasadzie egzamin na państwowe uczelnie. Budzi strach, ale i szacunek. Pod pewnym względem to następstwo ponad tysiącletniej tradycji trudnych egzaminów na urzędnika państwowego. W chińskich szkołach rywalizacja jest zaciekła. Wszystko przelicza się na stopnie. Masz 90 punktów albo 80, tyle jesteś wart. Ten wynik to przyszłość. Wysoka punktacja daje szansę wyboru. Słaby wynik sprawia, że ludzie wypadają poza nawias. To brutalny system. Można wiele wygrać, ale można też wszystko stracić. Na temat Gaokao krąży wiele opowieści. Na przykład o uczniach, którym są podłączane kroplówki, żeby nie musieli przerywać nauki nawet na jedzenie i picie, tylko bez przerwy się uczyli. To skrajny przykład, ale pokazuje, jak poważnie Chińczycy traktują egzamin Gaokao. Wszyscy wiedzą, że o dobrą pozycję w społeczeństwie trzeba rywalizować już w dzieciństwie. Na Zachodzie można iść do szpitala i korzystać ze swoich praw, nawet gdy nie ma się pieniędzy. W Chinach nie. Można liczyć jedynie na siebie i na najbliższą rodzinę. Jeśli te ambicje wszyto w materię chińskiego życia za dynastii Song, to rezultaty tej nadzwyczajnej kolektywnej pracy zaczęły wpływać na świat za czasów dynastii Ming. Dynastię Ming założył jedyny cesarz w długiej historii Chin, który urodził się jako chłop. Z czasem stał się cesarzem Hongwu, a jego dynastia rządziła prawie 300 lat. Jej spuścizna była ogromna. Pewne miejsce doskonale ukazuje jej wielkość. Zakazane miasto w Pekinie budowało milion ludzi przez ponad 14 lat. Olbrzymi kompleks zajmuje 73 hektary i składa się z prawie 1000 budynków. Pałac o murach 8-metrowej grubości zaprojektowano tak, by wydawał się imponujący, wspaniały i przerażający. Ciemnoczerwone mury zakazanego miasta wydają się wisieć nad człowiekiem. Nawet dziś w zakazanym mieście ma się wrażenie obecności władcy świata. Miało wzbudzać podziw i pokazywać ludziom, że ich życie nie ma znaczenia. Człowiek staje na rozległym placu, a potem przed schodami wiodącymi do wielkiego pałacu, gdzie mieszka władca świata. Wszystko w zakazanym mieście ma uświadamiać ludziom, że są niczym. Zakazane miasto przez 500 lat było domem 24 cesarzy i ich dworów oraz siedzibą chińskiego rządu. Ale największe dziedzictwo dynastii Ming to coś, co zdefiniowało same Chiny. Historia Chin i historia porcelany są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie można oddzielić porcelany od Chin. Jak porcelana umieściła Chiny na mapie? Odpowiedź kryje się w Qingdechan, na południowym wschodzie kraju. Miasto, gdzie powstaje najlepsza porcelana w Chinach, jest dość niewielkie. Otaczają je zalesione wzgórze. Jest pełne nadzwyczajnych wytwórni porcelany. Qingdechan nie wytwarza się niczego innego poza porcelaną. Dlaczego właśnie tutejsza porcelana stała się najważniejszą spuścizną dynastii Ming, ery wielu innych nadzwyczajnych osiągnięć?
Nikt nie umiał robić czegoś tak twardego, cienkiego i wytrzymałego zarazem, a przy tym utrzymanego w takiej tonacji kolorystycznej, nieskazitelnej bieli i niebieskich wzorów. Ta kolorystyka stała się cechą charakterystyczną porcelany z czasów dynastii Ming. Prawdziwym sekretem sukcesu Qing De Chen jest proces produkcji porcelany. Naczyń nie wytwarzał jeden garncerz. Pracował cały zespół, a każdy miał konkretne zadanie do wykonania. Aby powstał produkt końcowy, konieczna była cała sekwencja wielu różnych czynności. W ten sposób znacznie zwiększano wydajność i podwyższono jakość. To współczesne terminy, ale w Qing De Chen już w XV wieku wytwarzano w ten sposób tysiące naczyń. Ta metoda to prekursor produkcji fabrycznej. Setki lat przed tym, jak Chiny stały się fabryką świata, Qing De Chen miało pierwsze na świecie linie produkujące porcelanę na skalę przemysłową. To pierwsze miejsce na świecie, gdzie produkowano w takich ilościach i w takiej jakości. Chińczycy wcześnie zrozumieli, że jeden człowiek nie musi tworzyć czegoś od początku do końca, że produkcja taśmowa jest wydajniejsza. Każdy ma swoją specjalizację, każdy robi swoje. Trudno uwierzyć, jak wielkie ilości porcelany wytwarzano w Qing De Chen. Taka skala produkcji oznaczała, że porcelanę z Qing De Chen można było kupować i sprzedawać na całym świecie. Stała się ona jednym z najcenniejszych produktów na Ziemi. Nikt w Europie nie widział czegoś takiego jak chińska porcelana. Królowa stawiała porcelanę nad kominkami, ludzie wydawali na nią wielkie sumy. Niektórzy nawet bankrutowali, tworząc swoje kolekcje. Chodziło o potęgę, zamożność, status i modę. Porcelana była po prostu modna. Porcelana dynastii Ming była tak poszukiwana, że być może jako pierwszy produkt osiągnęła kolejne stadium. Stała się marką. Pod spodem zapisywano imię cesarza, za którego rządów powstało naczynie. Widać tam chińskie znaki. Oznaczają Xuan De. Za jego czasów w Qing De Chen powstawała najlepsza porcelana. Nawet 100 lat później takie same znaki umieszczano na naczyniach, które nie powstały w czasach Xuan De. Podrabiano znaną markę. Niektórzy twierdzą, że cała porcelana niebiesko-biała to marka. Wszyscy ją znają. Wyróżnia się, jest biało-niebieska. Wszyscy od razu ją rozpoznają. Wieki temu Chiny były komercyjnym pionierem, produkując, reklamując i sprzedając na całym świecie na wielką skalę. Dziś dla rzeszy robotników bycie częścią wielkiej narodowej fabryki jest czymś więcej niż pracą. To styl życia. Wielu ludzi z prowincji zatrudnia się w miastach. Nie mogą wracać do domu, więc śpią, jedzą i odpoczywają w miejscu pracy. Fabryka to nie tylko miejsce pracy, ale rodzaj domu. Mają 8 lub 12-osobowe sypialnie, pracują w innej części fabryki, jedzą w stołówce, wszystko robią w grupie i nie są traktowani najlepiej, bo łatwo ich zastąpić. A jednak setki milionów migrują, marząc o lepszym życiu. Ta etyka pracy jest głęboko zakorzeniona w historii Chin. Ale nawet ciężka praca nie ocaliła kraju przed najmroczniejszym okresem jego dziejów. Los miał odwrócić się od potężnych Chin, co zagroziło ich istnieniu. Wszystko zaczęło się od przybycia Brytyjczyków. Przez ostatnich 10 wieków Chiny przeżywały wzloty i upadki. Dziś pną się w górę.
są wielkie, kwitnące i wydają się niepowstrzymane. Gospodarka produkcyjnej stolicy świata puchnie, czyniąc Chiny drugim najbogatszym krajem na Ziemi. Ale bogactwu towarzyszy potęga, a to sprawia, że ludzie się denerwują. Mamy mały spór z Chinami. Wygramy go. Nałożyliśmy na Chiny wiele ceł. Oni na nas też, ale my więcej. Dzisiejsza wojna handlowa to nie jedyny spór Chin z Zachodem. Głośno jest o przyszłości Hongkongu i jego mieszkańców. Korzenie tego sporu sięgają mrocznego okresu, który zmienił Chiny na zawsze. Chiny dynastii Ming eksportowały wszystko od porcelany po słynny jedwab. Podobnie było za czasów kolejnej dynastii Qing. Ale w XVIII wieku Chiny miały coś jeszcze, czego bardzo pragnęli Brytyjczycy. Herbatę. Zapotrzebowanie na herbatę było olbrzymie. Początkowo uznawano ją za luksus, ale szybko przypadła do gustu całemu społeczeństwu. Herbata stała się modna i była Brytyjczykom po prostu niezbędna. 10% wszystkich państwowych wydatków szło na herbatę. To olbrzymie sumy. Ale nie mieliśmy na co ją wymieniać. Musieliśmy płacić srebrem, bo Chińczycy nie chcieli indyjskiej bawełny, nie chcieli wełny z Bradford. Nie mieliśmy niczego, czego by pragnęli. Ale pompowanie brytyjskiego srebra w Chiny nie było dobre z punktu widzenia interesów państwa. Poszukiwano jakiegoś towaru, który mógłby zastąpić srebro na chińskim rynku. Brytyjczycy wysłali do Chin delegacje, oferując swoje produkty. Nie zaimponowali jednak cesarzowi. Chiny odpowiadały za 1/3 globalnej produkcji. To wiele więcej niż wiktoriańska Anglia. Chiny były wystarczająco wielkie, żeby produkować prawie wszystko, czego potrzebowały. Jedyne, co można było sprzedać Chińczykom, to opium. Brytyjscy kupcy zrozumieli, że mogą produkować opium w niedawno podbitych Indiach i z zyskiem sprzedawać je w Chinach. W XIX wieku w Chinach zużywano mnóstwo opium. Palacze wywodzili się ze wszystkich sfer społecznych. Kryzys opiumowy sprawił, że w kraju było 12 milionów uzależnionych. Chiny nie mogły ignorować zwiększającego się handlu narkotykami i jego negatywnych konsekwencji społecznych. Postanowiły działać. Lin Zexu to urzędnik dynastii Qing, działający w XIX wieku. Dostał zadanie likwidacji handlu opium. Zajął narkotyki, które Brytyjczycy mieli w porcie Guangzhou, wtedy zwanym Kantonem, i wyrzucił je do morza, modląc się i przepraszając boginię morza za to, że zanieczyszcza wodę. Potem zwrócił się do brytyjskich kupców, mówiąc, żeby nie byli głupi i zepsuci i żeby więcej nie przywozili opium. Chiny uznały, że sprawa została załatwiona. Okazało się, że było inaczej. Był to przełomowy moment w historii kraju. W odpowiedzi Brytyjczycy wysłali kanonierki. Pod względem militarnym Chiny były strasznie zapóźnione. Chińczycy wynaleźli proch, ale używali go głównie do fajerwerków. Nie pracowali nad nowymi rodzajami uzbrojenia. Po stuleciach dominacji Chiny nie potrzebowały wielkiej marynarki wojennej. Kraje europejskie toczyły z kolei wiele wojen i miały kolonie na całym świecie. Były znacznie potężniejsze niż sądzili Chińczycy. Chińska armia i flota nie mogły się równać z brytyjskimi. Wybuchły dwie wojny, a do grabieży chińskich zasobów dołączyły inne europejskie potęgi.
Ale na tym etapie uzależnienie od opium było w Chinach tak rozpowszechnione, że uległa mu nawet armia. Cesarz nie mógł być pewien swoich żołnierzy. Byli całkowicie oszołomieni opium. To był poważny problem. W roku 1860 skończyła się druga wojna opiumowa. Europejskie potęgi zwyciężyły i zaczęły dzielić Chiny między siebie. Dawne supermocarstwo musiało oddać część terytorium i otworzyć przed Europejczykami swoje porty. Wśród oddanych terenów była mało wówczas znana wysepka na południu Chin – Hongkong. Panowanie nad Hongkongiem dało Imperium Brytyjskiemu łatwiejszy dostęp do chińskich rynków. Wyspa była w rękach Anglików aż 150 lat. Brytyjczycy i inni Europejczycy sięgnęli po jeszcze jeden przywilej. Przyznali sobie prawo do mieszkania i handlu w kilku miastach na wybrzeżu kontynentalnych Chin. Przez dziesięciolecia zwano je portami traktatowymi. Było ich 5, ale jeden się wyróżniał. Był w zasadzie jednym z wielkich miast brytyjskiego imperium. To Szanghaj. Wyznaczono rejony, w których mogli mieszkać obcokrajowcy, nie płacąc podatków, ani nie przejmując się chińskimi przepisami. Mieli własne prawo i robili, co chcieli. Europejczycy bogacili się na handlu z Chinami i cieszyli luksusowym życiem. Żyli jak w bajce. Setki chińskich służących. To było niesamowicie wygodne życie. Z Szanghaju obcokrajowcy kontrolowali większość chińskiego przemysłu, kopalnie, młyny i koleje. Zbierali podatki. Dobrobyt jak zwykle opierał się na obcych działach i kanonierkach. W swoich enklawach ludzie z zachodu wiedli przyjemne życie. Na torach wyścigowych i w kurortach Chińczycy byli jedynie służącymi. Życie miejscowych nie było tak różowe. Chińczycy z Szanghaju musieli znosić niegrzeczne, a nawet brutalne zachowania Europejczyków, którzy wiedzieli, że chińskie prawo ich nie dosięgnie. Mieli własne przepisy i własne sądy. Ta nierówność stała się źródłem silnych resentymentów. Nawet na początku XX wieku Chińczycy nie mogli wstępować do klubów dla Europejczyków. Nie mogli odwiedzać country clubów, nie mogli grać w tenisa, były dla nich zakazane. Większość Chińczyków mieszkających w tych enklawach było służącymi lub kupcami. To było upokarzające. Świadomość, że Chiny są zabawką potężniejszych krajów. Wojny opiumowe i zawarte traktaty zapoczątkowały coś, co w Chinach zwie się stuleciem upokorzenia. Ale choć Chiny upadały, najgorsze miało dopiero nadejść. Pewne wydarzenie łączy ponad miliard mieszkańców dzisiejszych Chin. 13 grudnia, w Dzień Pamięci o masakrze nankińskiej, wszyscy wspominają jeden z najczarniejszych okresów ich historii. Doszło do niego w czasach, kiedy mocarstwowy status Chin był już odległą przeszłością. Na początku XX wieku chińska gospodarka nie przodowała już w świecie jak dawniej. Chińska gospodarka kwitła, ale nie modernizowała się tak, jak to działo się w Europie. Dominującą siłą w regionie stał się sąsiad Chin, Japonia. Japonia przeszła jedną z najszybszych modernizacji na świecie. Unowocześniła swoją edukację, gospodarkę i oczywiście armię. Japonia chciała powiększać swoje imperium. Słabe Chiny były oczywistym celem. Japonii brakowało surowców, a Chiny mają ich mnóstwo. Japończycy weszli więc do Chin, co wywołało wielkie oburzenie. Ale Chińczycy byli bezradni. Japonia miała znacznie silniejszą armię. W
roku 1937 wojna wybuchła oficjalnie. Japonia zaatakowała Szanghaj. Lipiec 1937 roku Szanghaj jest pierwszą ofiarą wojny. Cesarska marynarka wojenna ostrzeliwała miasto z bliska. Wiek po tym, jak Brytyjczycy wdarli się do Chin, kraj znów pije z kielicha goryczy. Słabsza chińska armia stawiała opór w bombardowanym Szanghaju przez 3 miesiące. Poświęcając się w nadziei na międzynarodową pomoc. Kilka minut przed zrobieniem tych zdjęć ten 20-piętrowy hotel był pełen gości z różnych części świata, nieświadomych zagrożenia. Teraz to dymiący cień dawnej świetności. Masakra niewinnej ludności, ofiar potwornego losu. Niebezpieczeństwo jest wszędzie. Ale społeczność międzynarodowa nie zareagowała. Po zajęciu Szanghaju w grudniu 1937 roku Japończycy pomaszerowali na Nankin, ówczesną stolicę Chin. Spodziewali się, że szybko podbiją kraj. A po 3 miesiącach walk o Szanghaj byli wściekli. Dowódcy obiecywali żołnierzom, że Chiny upadną jak domek z kart. Okazało się jednak, że Chińczycy zacięcie się bronią. Docierając do Nankinu, Japończycy byli rozjuszeni ich oporem. Wściekli Japończycy, obawiając się chińskiego garnizonu, rozpoczęli masakrę, która przeszła do historii. Masakra nankińska to wydarzenie, które wciąż trudno wyjaśnić. Jakby powiedziano japońskim żołnierzom, że mogą robić, co chcą. Myśleli tylko o mordowaniu, upokarzaniu i znęcaniu się. Japończycy wpadli w morderczy szał. Kobiety gwałcono, a następnie zabijano. Wielu mężczyzn zginęło, bo podejrzewano, że są żołnierzami, którzy zrzucili mundury. Japończycy uważali, że jeńcy wojenni nie mają praw i że można z nimi robić, co się chce. W japońskiej prasie pojawiały się żartobliwe doniesienia o tym, jak to dwóch żołnierzy założyło się, który zabije bagnetem więcej Chińczyków. Jeden zabił 106, drugi 105. Szacuje się, że przez 6 tygodni rzezi zamordowano 200 tysięcy osób. Militarnie Chiny były słabe. Teraz zostały złamane także psychologicznie. W czasie wojny zginęło ponad 10 milionów Chińczyków. Ponad 80 milionów było uchodźcami we własnym kraju. Walcząc z Japonią w czasie II wojny światowej, Chiny znalazły się po stronie Ameryki, Wielkiej Brytanii i innych aliantów. W roku 1945, kiedy Amerykanie zrzucili bomby atomowe na Hiroshima i Nagasaki, Japonia skapitulowała. Chiny były wolne. Ale cenę, jaką zapłaciły, miały odczuwać całe pokolenia. Chiny walczyły z Japonią przez 8 lat. Były skrajnie wyczerpane. Kraj był zrujnowany. Efekty modernizacji w niemal każdej dziedzinie, od kolei po drogi i rolnictwo, wszystkie aspekty życia zostały zniszczone. Podobnie jak chińska gospodarka. Szalała hiperinflacja. Kiedy wojna się skończyła, Chiny były na kolanach. Nie przypominały już kraju z czasów dynastii Ming. Z jednego z najbogatszych państw świata stały się jednym z krajów rozwijających się. Ale miał pojawić się przywódca, który zabierze Chiny w najdramatyczniejszą podróż w ich historii.
Dziś w Chinach jest wielu zamożnych ludzi. Mieszka tam więcej miliarderów niż gdziekolwiek indziej poza USA. Chiny mają też najwięcej gospodarstw domowych o wysokich dochodach. Nic w tym dziwnego. To kultura z tysiącletnią tradycją wynalazczości i handlu. Wydaje się na wskroś kapitalistyczna, a jednak rządzi tu partia komunistyczna. Nie spodziewano się, że największy komunistyczny kraj świata stanie się największym praktykiem kapitalizmu. Jak jeden z najbardziej kapitalistycznych krajów świata skończył pod rządami komunistów? Ten 32-metrowy pomnik za około 300 milionów dolarów odsłonięto w roku 2009 w Changsha. Upamiętnia chłopskiego syna, który zmienił chińską partię komunistyczną w dominującą siłę w czasie, kiedy kraj odradzał się po stuleciu upokorzeń. To Mao Zedong. Miał wizję. Jak sam mawiał, chciał, żeby Chiny powstały. Stulecie upokorzeń, kiedy Chiny podbijano i okupowano za jego rządów, miało się skończyć. Postawił też na równość społeczną. Ludzie mieli dostać ziemię, żywność. Miał nastąpić koniec wyzysku. Nic dziwnego, że przesłanie Mao podbiło serca tak wielu Chińczyków. W roku 1949 Mao ogłosił powstanie nowego państwa – Chińskiej Republiki Ludowej. Zrobił to przed wejściem do zakazanego miasta – siedziby wielu cesarzy. Jak oni, Mao miał przejąć pełną kontrolę i żądać całkowitego oddania. Nasz wielki nauczyciel, wielki przywódca i sternik, przewodniczący Mao – jest czerwonym słońcem w naszych sercach. Myśl Mao Zedonga prowadzi nas w naszej pracy. Myśl Mao była święta w całych Chinach. Swoją filozofię przewodniczący zawarł w czerwonej książeczce, wciąż czytanej z zachwytem przez komunistów i socjalistów na całym świecie. Musimy uczyć się ekonomii od lepszych, bez względu na to, kim są. Musimy szanować ich jako nauczycieli, świadomie przyswajając ich wiedzę. Był częścią życia zwykłych ludzi. Jego zdjęcia były wszędzie. To chyba jedyny okres w dziejach Chin, kiedy obowiązuje taka duchowa jedność. Wszyscy wyznają tę samą religię. Pochlebstwa, których oczekiwał Mao, prowadziły do niezwykłych przejawów oddania. Mao zachęca ludność i żołnierzy, żeby trenowali pływanie. W wodzie Chińczycy wykrzykują hasła w rodzaju "Naprzód przez wysokie fale za przewodniczącym Mao". Niezbyt imponujący balet wodny, ale pływający trzymają tempo. Ten wodny przykład fanatycznego oddania i posłuszeństwa byłby imponujący, gdyby nie był żałosny. Mao był kimś w rodzaju Boga. Używając sloganu z epoki, był lśniącym czerwonym słońcem w sercach ludzi. Otaczający go kult jednostki czynił z niego istotę nadprzyrodzoną. Czczony przez poddanych Mao, był gotów na wszystko, żeby odmienić Chiny. Mao znał historię, podziwiał wszystkich budowniczych cesarskiej przeszłości. Postrzegał siebie jako łagodnego despotę, który musi łamać karki, żeby czegoś dokonać. Nawet się tym chwalił. Kiedyś powiedział, że mogą zginąć miliony, byle tylko zrealizował swoją utopię. I właśnie tak się stało. W roku 2019 odbyła się wielka defilada w 70. rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej.
Żołnierze maszerowali przed uśmiechniętą, łagodną twarzą ojca założyciela. A jednak uroczystości kryły skomplikowane relacje ludu z człowiekiem, którego polityka wciąż rzuca długi cień. W roku 1958 Mao ogłosił tak zwany Wielki Skok, plan chińskiej rewolucji przemysłowej, żeby pobudzić gospodarkę. Przewodniczący Mao uznał, że produkcja stali nie jest taka trudna. Trzeba tylko mieć piec. Jeśli wszyscy będą mieć piece i będą produkowali stal, Chiny dogonią Anglię, prześcigną ją i dorównają USA. Masowe kampanie zachęcały ludzi do zakładania brygad, które same budowały piece, a potem topiły w nich kuchenne utensylia, widelce i tym podobne, żeby otrzymać stal. To szalony pomysł. Industrializacja, ale bardzo prymitywna i nieefektywna. To jak topić na własnym podwórku metalowe garnki, żeby zrobić z nich traktor. Stal, którą w ten sposób otrzymywano, była oczywiście do niczego. Nie miało to jednak znaczenia. Chodziło o wyrobienie norm, nie prawdziwą produkcję stali. Ta błędna droga od początku skazywała Wielki Skok na porażkę. Amerykański film dokumentalny potępiał wysiłki Mao. Myśleli, że zastąpią nowoczesne piece hutnicze siłą roboczą. Oto rezultaty. Podwórkowe piece wytwarzające żelazo, które kruszy się i łamie. Bezużyteczne. Ale gorszy od kiepskiej stali był wpływ kampanii na rolnictwo. Mao powiedział: kopcie głębiej, a zbiory będą lepsze. Kopali więc głęboko i wkładali sadzonki na dno. Oczywiście nie rosły z braku światła. Rośliny sadzono w niewłaściwych miejscach. Były też wielkie problemy informacyjne. Lokalni urzędnicy często nie zgłaszali trudności. Strach przed rozczarowaniem Mao był tak wielki, że lokalni liderzy partyjni kłamali o plonach w swoim regionie. Ludzie rozpaczliwie chcieli pokazać, że są bardziej czerwoni od sąsiada. Jeśli mówiłeś, że twój obwód produkuje więcej ziarna niż inne, mogłeś dostać awans lub pochwałę. Dane były znacznie przesadzone i dawały błędny obraz sytuacji. Rzeczywistość była znacznie gorsza. Władze uznały, że skoro mają tyle zboża, mogą zarabiać na jego eksporcie do Związku Radzieckiego. W ustroju komunistycznym urzędnicy mogli w każdej chwili przeszukać czyjś dom. Za ukrywanie żywności groziło zakatowanie na oczach całej wioski. Rolnicy musieli oddawać całą żywność. Rezultaty były opłakane. Żywność przejmowano na sprzedaż. Ludzie na wsi zostawali z niczym. Nie mieli co jeść. Efektem był masowy głód. Nie przenosili się, bo nie mogli. Byli przywiązani do ziemi, nie mogli się przeprowadzać. A jeśli próbowali, ginęli z rąk żołnierzy. Wielki Skok doprowadził do jednej z największych tragedii w historii współczesnych Chin. Do wielkiego głodu. Nie znamy dokładnych liczb, ale uważa się, że zmarło ponad 20 milionów ludzi. Głód w czasie Wielkiego Skoku uważa się za największą wywołaną przez ludzi katastrofę w dziejach. Wysiłki Mao, żeby wskrzesić Chiny po stuleciu upokorzeń, skutkowały masowym głodem i przemysłem, w którym ludzie topili metalowe garnki i naczynia. W tym czasie po drugiej stronie globu kształtował się nowy porządek świata. Dominującym mocarstwem stała się Ameryka.
Rosja jako potężne ZSRR przejęła Europę Wschodnią. Chiny, kiedyś światowy lider, budziły zażenowanie. Wkrótce jednak Mao zainicjuje nową rewolucję, rozpoczynając być może największe szaleństwo, jakie widział świat. Przez ostatnie 1000 lat, mimo wpływów komunizmu, Chińczycy cenili swoje tradycje. Od kultu przodków, przez medycynę naturalną, po stare przesądy. To kraj zakorzeniony w historii. Ale w latach 50. XX wieku jego przywódca, przewodniczący Mao, postanowił wyrugować zwyczaje sprzeczne z jego wizją komunizmu. Zależało mu zwłaszcza na likwidacji tradycji, która nie pozwalała wielu chińskim kobietom stać się wydajnymi pracownicami. Moja prababcia ze strony mamy miała skrępowane stopy. Chodziła jak pingwin. Nawet kiedy szliśmy do sklepu, nie mogła iść za daleko. Zawsze podpierała się laską. Nie wiedziałam, że miała skrępowane stopy. Pamiętam, jak pewnego razu odwinęła bandaż. To był piękny, bardzo długi bandaż. Zwinęła go w rolkę. Pamiętam jej stopy. Były jak u dziecka, bardzo delikatne. Ale palce, zamiast sterczeć na zewnątrz, były zwinięte do wewnątrz. Myślałam, że ma jakąś chorobę stóp. Przez wieki skrępowane stopy były symbolem statusu. Znakiem, że kobieta nie musiała pracować w polu. Całe pokolenia chińskich kobiet zostały okaleczone przez własnych rodziców. 3-4-letniemu dziecku łamano kości, a potem zginano stopę do środka, żeby wyglądała tak. Zamiast tak. Potem ściśle je krępowano mokrym bandażem, który po wyschnięciu jeszcze się kurczył. Palce pozostawały podwinięte. To musiało być niezwykle bolesne, a robiono to małym dziewczynkom. Matki i babki okaleczały córki i wnuczki z obawy, że dziewczęta z dużymi stopami nie znajdą męża. Nikt nie zechce panny z dużymi stopami, dlatego torturowano te dziewczynki. Idealny rozmiar to 3 chińskie cale, stopy złotego lotosu, mniej więcej 7,5 centymetra. Od środka dłoni do czubków palców, takie małe. Nawet u dziecka powyżej 6 roku życia byłoby to dziwne. To idealny rozmiar. Jeśli udało się go osiągnąć, cudownie. Rodzina była dumna. Dziewczyna znajdowała bogatego męża i wszyscy byli szczęśliwi poza nią. Kiedy wyrasta się w takiej kulturze, nikt tego nie kwestionuje. Człowiek po prostu się podporządkowuje. A powinniśmy się zastanowić, czy naprawdę chcemy krzywdzić nasze dzieci. Po zakazaniu tej tradycji Mao wysłał w teren armię inspektorów. Każda kobieta ze skrępowanymi stopami musiała wieszać bandaże w swoich oknach dla upokorzenia. Przewodniczący Mao tak naprawdę uwolnił chińskie kobiety. Mogły chodzić do szkoły, kształcić się i pracować jak mężczyźni. Uwolnił połowę chińskiej populacji, żeby pracowała dla rewolucji. To bezprecedensowe wydarzenie, całkowicie uwalniające chińskie kobiety. Ale walka Mao z tradycjami nie kończyła się na stopach. Przewodniczący chciał, żeby Chiny były komunistyczne do rdzenia. Nie tylko gospodarczo i politycznie, ale także kulturowo. Stare tradycje, wierzenia i wartości musiały zniknąć. Miał pozostać tylko komunizm. Dziś portrety Mao wiszą w całych Chinach. Jego twarz jest na banknotach.
Zdobi też wejście do zakazanego miasta, jednego z najwspanialszych pomników kulturowego dziedzictwa Chin. A mimo to w latach 60. Mao wpadł na pomysł zniszczenia starych zwyczajów i kultury Chin. Wywołując w roku 1966 rewolucję kulturalną, Mao zapoczątkował niezwykły ruch polityczny. Postanowił zachęcić różne niezadowolone segmenty chińskiego społeczeństwa, w tym młodzież, do powstania przeciwko chińskiej partii komunistycznej i do odnowienia rewolucji pod jego wodzą. Wiedział, że tylko młodzież będzie miała wystarczająco dużo zapału. Wywołał coś bardzo niebezpiecznego i niszczycielskiego. Rewolucją kulturalną kierowała utopijna wizja doskonałego socjalistycznego raju, ale dla większości ludzi stała się piekłem. Wiele szkół i uczelni zamknięto jako symbole dawnego porządku. Niszczono świątynie i prywatny majątek. Miliony młodych ludzi wstępowały do tak zwanej Czerwonej Gwardii. Mówiono im, że młodzież jest najcenniejszą, najbardziej dynamiczną częścią społeczeństwa, że w ich rękach leży los komunistycznej rewolucji w Chinach. Dla wielu z tych młodych ludzi oznaczało to, że ich nauczyciele lub wykładowcy, czy każdy u władzy, musieli być skorumpowani. Przywódca kraju pozwolił im atakować starszych. Wielu to robiło. Kiedy wybuchła rewolucja kulturalna, moja mama miała 14 lat. Zawsze żałowała, że nie wiedzieli wtedy, jak bardzo są manipulowani przez nauczycieli i urzędników partyjnych. Każdy nauczyciel chronił swoją pozycję i rodzinę, napuszczając młodych ludzi na innych nauczycieli. Mama nie chciała się w to mieszać, ale wszystko widziała. Widziała bitych nauczycieli i rabunki. Panował chaos. Uczniowie zmienili się w zbirów. Rodzice nie mogli ufać dzieciom, dzieci nie mogły ufać rodzicom. Mąż nie mógł ufać żonie i odwrotnie, bo każdy mógł być donosicielem. W rękach nastolatków rewolucja wymykała się spod kontroli. Wielu ludzi całymi godzinami pędzono publicznie w tak zwanej pozycji samolotu z rozłożonymi rękoma. To bardzo bolesne. Tych, którzy zgrzeszyli przeciwko ideologicznej czystości, bito i napadano. Każdy, kto choć odrobinę nie zgadzał się z przewodniczącym Mao, był klasowym wrogiem. Ale upokorzenia i bicie posunęły się za daleko. Któregoś ranka Bien Jong-hyun, nauczycielka z Pekinu, jak zwykle przyszła do pracy. Jej uczniowie pobili ją na śmierć. Pomyślcie tylko. Najpierw zaczęli w nią rzucać, potem było coraz gorzej. Masowa histeria. Gdyby to ujawniono, połowa świata byłaby przerażona, a druga połowa powiedziałaby: zróbmy to samo. Wielu nauczycieli szkół średnich zginęło z rąk swoich własnych uczniów. Mimo zabójstw, Mao wciąż wspierał Czerwoną Gwardię. Pojawił się nawet na placu Tiananmen. Nie na mównicy, ale wśród ludzi. Dochodziło do kolejnych mordów. Wielu ludzi zginęło, bo uznano ich za heretyków. To było jak średniowieczne polowanie na czarownicę. Pod koniec rewolucji kulturalnej Chiny przypominały obecną Koreę Północną, a może były nawet pod jeszcze większą kontrolą władz. Żeby okazać rewolucyjny zapał, członkowie Czerwonej Gwardii dopuszczali się potworności.
Znamy kilka przypadków tak zwanego rewolucyjnego kanibalizmu. Ludzi namawiano, żeby jedli ciała zamordowanych kontrrewolucjonistów. Jeśli ktoś odmówił, mógł być następny. Moim zdaniem chodziło o to, że to najgorsze, co można zrobić innemu człowiekowi. To mój wróg, pokonałem go, a teraz go zjem. Czasem wynikało to z desperacji, ludzie nie mieli co jeść. Ale na południu, zwłaszcza wokół Guangxi, sytuacja była bardziej ponura. Panowało tam przekonanie, że kanibalizm to rytualna zemsta. Wierni komuniści dosłownie piekli i zjadali swoich wrogów. Szacuje się, że rewolucja kulturalna pochłonęła od setek tysięcy do 20 milionów ofiar. Ale mimo katastrofalnych błędów ery Mao, prawie 50 lat po jego śmierci, jego pamięć jest nietykalna. Myślę, że Chińczycy darzą go szacunkiem, bo stworzył podwaliny pod nowoczesne państwo chińskie. Poprowadził rewolucję, dzięki której Chiny stały się silne, bezpieczne w swoich granicach. Stały się krajem, który podźwignął się z powojennej nędzy i w latach 70. stanął na progu statusu gospodarczej potęgi. Mao postawił Chiny na drodze do statusu gospodarczego supermocarstwa, robiąc coś niespodziewanego. To zdarzenie całkowicie odmieniło kraj i jest zwane w Chinach tygodniem, który zmienił świat. W latach 70. Ameryka była wiodącym światowym supermocarstwem. Liberalne, kapitalistyczne Stany odniosły sukces. Chiny natomiast były najludniejszym komunistycznym państwem świata. Oba kraje były zaciętymi wrogami. Dziś na Ziemi żyje 700 milionów Chińczyków, to 1/4 jej mieszkańców. Nauczono ich nienawiści. Ich rosnąca siła to największe zagrożenie dla pokoju i życia. Ale w tym czasie Mao miał większego wroga. Związek Radziecki, który zdaniem przewodniczącego zszedł z drogi ku czystemu komunizmowi. Mao uznał, że warto zjednoczyć się z Ameryką przeciwko wspólnemu wrogowi ZSRR. Po 20 latach braku dyplomatycznych kontaktów Mao zgodził się spotkać z amerykańskim prezydentem. W roku 1972 prezydent Richard Nixon odwiedził Chiny i przewodniczącego Mao. To był wielki historyczny przełom, całkowicie zmieniający relacje pomiędzy obydwoma państwami. Wizyta Nixona w 1972 była resetem stosunków Zachodu ze Wschodem, a zwłaszcza Ameryki i Chin. Wizyta Nixona to ważne wydarzenie w historii Chin. Wielki amerykański diabeł znowu miał być przyjacielem. Na spotkaniu z Mao Nixon potwierdził swoje nadzieje, że oba kraje będą współpracować. Jeśli pozostaniemy wrogami, przyszłość świata jawi się w ciemnych barwach. Ale jeśli znajdziemy pole do współpracy, szansa na światowy pokój wzrośnie. Przewodniczący Mao napisał: chwytaj dzień, chwytaj godzinę. To ta godzina, ten dzień. Wizyta Nixona wypuściła gina z butelki. Miała wielkie konsekwencje dla całego świata, bo Chiny jako gracz w przemyśle, źródło dóbr eksportowych, ale także rynek dla dóbr importowanych, całkowicie zmieniły światową gospodarkę. Współczesne chińskie supermocarstwo zaczęło się od wizyty Nixona. Wszystko, co znamy dziś, jest wynikiem tamtego wydarzenia. W
następnych dziesięcioleciach chińska gospodarka rozwijała się w tempie około 10% rocznie. Setki milionów ludzi wyszło z ubóstwa. Skutki tego spotkania, zmiany w Chinach, są nie do zmierzenia. W roku 1972 pewnie nikt nie podejrzewał, że za pół wieku Chiny będą drugą gospodarką świata. W roku 1978 przeciętny Chińczyk żył mniej więcej tak jak dziś mieszkaniec Korei Północnej, a może nawet gorzej. Dziś Chiny mają najliczniejszą klasę średnią na świecie. Mimo wdrożenia elementów zachodniego kapitalizmu oraz związanego z tym wzrostu zamożności, kraj nie skłaniał się jednak ku demokratyzacji. Pewnej nocy pokazał światu, co czeka tych, którzy żądają reform. Tysiące lat temu Chiny miały największą populację na Ziemi. Dziś jest tak samo. Zamieszkuje je 1,4 miliarda ludzi. Prawie 1 na 5 ludzi na świecie to Chińczyk. Dla przewodniczącego Mao rosnąca populacja Chin była środkiem do uczynienia ich wielkimi. W latach 50. Mao powiedział: miejcie tyle dzieci, ile chcecie. Im więcej Chińczyków, tym lepiej. Ale okazało się, że szybko rosnącej liczbie ludności zaczyna brakować żywności. Kiedy Mao zmarł w roku 76, nowi przywódcy zaczęli dostrzegać, że wielka populacja to problem. W połowie lat 70. zatrudnionych w fabrykach, bibliotekach, muzeach i innych zakładach pracy obejmowała polityka planowania rodziny. Kierownictwo oświadczało: w tym roku może się urodzić 2 dzieci, tobie i tobie. Reszta musiała czekać. Ale liczba mieszkańców nie spadała. Rząd sięgnął więc po drastyczne środki. Pracujący dla chińskiego rządu naukowcy, którzy jednak nie byli ekspertami w dziedzinie socjologii czy demografii, uznali, że najlepiej będzie ograniczyć liczbę dzieci do 1 na rodzinę. Łamiący prawo byli zmuszani do aborcji lub nawet sterylizowani. Tylko w Chinach macierzyństwo może być nie radością, lecz zbrodnią. Przestępstwem tej kobiety jest drugie dziecko. Ukrywała mnie, ale bez skutku. Zoperowano mnie, żebym nie mogła już mieć dzieci. Dla władz przymusowa aborcja i sterylizacja to zwykła urzędowa procedura. Na dziecko, które nigdy się nie urodzi, dostała tę receptę. Poza utratą prawa do reprodukcji ludzie mieli jeszcze inny problem. Ofiarami polityki jednego dziecka były dziewczynki. Zabijano je przed lub po narodzinach. Na wsi córka niezbyt przydawała się w polu, a trzeba było zebrać dla niej posag. Rodzice stawali przed wyborem: wychowywać córkę lub się jej pozbyć. Wielu wybierało to drugie. W wielu miejscach nowonarodzone dziewczynki znikały. To straszne, ale raporty to potwierdzają. Kiedyś płynęłam Yangtze i w wodzie ujrzałam zwłoki dziewczynki. Ludzie sięgali po różne metody. Nie zawsze była to aborcja. Jeśli rodziła się dziewczynka, topiono ją lub zabijano tuż po porodzie. Niedawno rząd zrozumiał, że im mniej dzieci się rodzi, tym bardziej starzeje się chińska populacja. Po 35 latach, w roku 2015, zniesiono politykę jednego dziecka, kończąc najbardziej surowy rządowy program kontroli narodzin w dziejach. Ale jego efekty będą odczuwalne przez pokolenia. W Chinach jest wielka nierównowaga płci. Dziesiątki milionów chińskich mężczyzn nie znajdzie żon.
bo w kraju jest po prostu za mało kobiet. Chiny stoją przed poważnym problemem demograficznym. Mają wielu ludzi starych i znacznie mniej młodych. Ale dla pewnej części społeczeństwa polityka jednego dziecka była korzystna. Nawet nie wiedziałam o polityce jednego dziecka. Dowiedziałam się o niej dopiero w roku 1997, po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Ludzie pytali, skąd jestem. Odpowiadałam, z Chin. Jesteś kobietą, jak przeżyłaś? Nie zamordowali cię? Ale dla mnie to było normalne. Wszystkie rodziny wokół miały po jednym dziecku. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które urodziło się w czasie obowiązywania polityki jednego dziecka. Mieszkańcy miast, jak ja, korzystali na tym. Rodzice zajmowali się tylko mną, stać ich było na wysłanie mnie na studia za granicę. Gdybym miała brata lub siostrę, byłoby inaczej. Polityka jednego dziecka wzmocniła status kobiet w społeczeństwie. Wcześniej w rodzeństwie najważniejszy był pierworodny syn. Kobiety miały tylko wychodzić za mąż, trzeba było się ich pozbyć. Ale jeśli ma się jedno dziecko, jest ono najważniejsze i rodzina zrobi dla niego wszystko. Dla mieszkańców miast życie w Chinach stało się łatwiejsze. Byli bogatsi, większość wychowywała tylko jedno dziecko, przyszłość wyglądała dobrze. Ale kiedy Chiny się bogaciły, pojawiły się obawy o kierunek, w którym zmierzają. Gospodarczo Chiny się liberalizowały, ale o pewnym segmencie społeczeństwa zapomniano. Ci ludzie stracili tak zwaną żelazną miskę ryżu, państwową gwarancję pracy i niskich cen na pewne produkty. Nagle stracili opiekę, którą zapewniał im komunizm. Rosnąca korupcja rządu i partii komunistycznej rodziła gniew. Otwierając się i bogacąc, Chiny stały się społeczeństwem bardzo nierównym. W roku 1989 pojawił się ruch, który stanie się jednym z największych zagrożeń dla stabilności rządów partii komunistycznej. Przyjechałem mniej więcej miesiąc po okupacji placu. Potrzebny był fotograf robiący zdjęcia do gazet. Tym się zajmowałem. Demonstracje zaczęły się w połowie kwietnia ku czci zmarłego Hu Yaobanga, popularnego sekretarza generalnego partii komunistycznej. Nie był liderem, ale był lubiany. Wydawał się słuchać ludu. Jego śmierć ukazała skalę społecznego niezadowolenia. Nielegalne protesty były w Chinach zakazane. Na tym pozwolono, bo zaczął się jako czuwanie po śmierci sekretarza generalnego partii. Dlatego komuniści mieli kłopot z jego stłumieniem. Przez chwilę na placu panowała iście karnawałowa atmosfera. Protestujący po raz pierwszy poczuli, jak może wyglądać życie w liberalnej demokracji. To było jak festiwal rockowy. Atmosfera, muzyka jak na festiwalu na wyspie White. Ludzie gromadzili się przed pomnikiem bohaterów ludu, rozstawiali namioty. Ale stopniowo czuwanie zmieniało się w protest. Ludzie przychodzili na plac z różnych powodów. Narzekano na brak prawa do wypowiedzi. Ludzie nie mogli wyrażać samych siebie. Równie wielkim problemem była korupcja. Dziś do tłumu dołączyli nauczyciele, prawnicy i związkowcy. Podobnie dziennikarze z państwowej telewizji i partyjnych gazet. Wyrażają sprzeciw wobec cenzurowania doniesień o studenckim proteście. To był tygiel rozzłoszczonych ludzi. Studenci żądali reform i demokracji. Beneficjenci żelaznej miski ryżu
nie chcieli zmian, lecz powrotu dawnych przywilejów. Rolnicy chcieli wyższej zapłaty za plony. Na placu spotkały się grupy o różnych interesach, zjednoczone w złości na partię komunistyczną. Demonstracje trwały i narastały. Uczestniczyli w nich nie tylko studenci, ale przedstawiciele wielu innych grup społecznych. Każdego dnia skala protestów rosła w tempie alarmującym dla władz. W połowie maja 1989 roku radziecki prezydent Michaił Gorbaczow przyjechał do Chin na szczyt, ściągając międzynarodowe zainteresowanie. Taniec demokracji zablokował inne wydarzenie. Pan Gorbaczow nie dotarł na swoją konferencję prasową. Na oczach bezradnych żołnierzy dziennikarzom powiedziano, że konferencję przeniesiono w inne miejsce. Gdyby radziecki przywódca dotarł, oto co zobaczyłby z dachu Wielkiej Hali Ludowej. Siedzibę komunistycznej władzy otoczoną morzem protestujących. Nagle protestami w Pekinie zainteresował się cały świat. Dla chińskich władz było to zawstydzające. 30 maja protestujący przekroczyli granicę. Na plac Tiananmen wniesiono 10-metrową statuę ze styropianu. Patrzyła prosto na portret Mao. Patrzyła mu prosto w oczy. To był bardzo prowokacyjny gest wymierzony w stronę chińskiego rządu. Posąg łudząco przypominał statuę wolności, symbol amerykańskiej niepodległości. To naprawdę rozzłościło władzę. Uznały to za działalność wywrotową. To był przełom. 4 godziny po tym, jak posąg się pojawił, o 10.30 maja Chiny wprowadziły stan wyjątkowy. Demonstracje stały się nielegalne. Zagraniczni dziennikarze nie mogli nadawać na żywo. Połączenia zerwano. Do Pekinu zaczęto ściągać wojsko. 180 tysięcy żołnierzy z całych Chin przybyło 2 czerwca. Starcie wydawało się nieuniknione i nikt nie wiedział, czym to się skończy. Deng Xiaoping i jego otoczenie uznali, że nie mogą pozwolić na taką zniewagę. To była walka na śmierć i życie. Nocą 3 czerwca demonstranci pozostawali na placu Tiananmen. Nie chcieli iść do domu. Przez głośniki wokół placu nadawano komunikaty, żeby się rozeszli. Wojsko pojawiło się dość późno. Jeśli wysyłamy uzbrojonych żołnierzy, którym wmówiono, że w Pekinie działają kontrrewolucyjni buntownicy, to wojskowi zrobią to, czego się od nich oczekuje. Zaczną strzelać. Podpalono transporter opancerzony. Widziałem wynoszonego rannego żołnierza. Odwróciłem się i ujrzałem zastrzelonego demonstranta. Strzelanina trwała całą noc, w większości z dala od placu Tiananmen. Wszyscy, którzy mówią o masakrze na placu Tiananmen, są w błędzie. Do większości zabójstw doszło na zachodnich przedmieściach, kiedy przejeżdżali tamtędy żołnierze. Nie wiadomo, ile osób zginęło. Od kilkuset po kilka tysięcy.
Mimo koszmaru nocy, najbardziej znany obraz tych wydarzeń pojawił się dzień później. Widzieliśmy rząd demonstrantów, odmawiający rozejścia się i dwa rzędy strzelających do nich żołnierzy. O ile wiem, zabili około 20 ludzi. Ciała zwieziono trójkołowcami. W pewnej chwili demonstranci się cofnęli. Powstała luka, przez którą wjechało około 12 czołgów. Jechały aleją Chang'an na wschód. Nagle przed pierwszym czołgiem stanął mężczyzna z dwoma torbami na zakupy. Czołgi próbowały jechać dalej, ale on tam stał i wciąż je blokował. Trwało to około 3 minut. Potem funkcjonariusze Biura Bezpieczeństwa Publicznego zabrali go na drugą stronę alei. Wtedy widzieliśmy go po raz ostatni. Stewart uwiecznił ten moment na fotografii, która następnego dnia obiegła świat. Ponownie międzynarodowa opinia publiczna zwróciła uwagę na to, jak chińskie władze tłumią wolność. Dla mnie to było zwykłe zdjęcie, ale okazało się symbolem nadzwyczajnej odwagi człowieka, który samotnie stanął naprzeciw władz, naprzeciw armii. Trzeba mieć wielką odwagę, żeby zrobić coś takiego przy wszystkich grożących za to karach, zwłaszcza w Chinach. To wydarzenie stało się potężnym symbolem. Zdjęcie człowieka przed czołgiem zna cały świat, poza Chinami, gdzie jest zakazane. Jeśli spotkamy w Chinach kogoś, kto chce rozmawiać o placu Tiananmen, powoła się na inne zdjęcie zwane człowiekiem na autobusie. Ukazuje ono żołnierza Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, wiszącego na spalonym autobusie. Takie przesłanie partia wysłała Chińczykom. Na placu doszło do groźnego kontrrewolucyjnego buntu, który został stłumiony. Chińczycy, którzy urodzili się po masakrze w Pekinie, nawet nie wiedzą, że doszło do czegoś takiego. Niektórzy nazywają protesty zapomnianą historią. Chińscy studenci dowiadują się o niej, jeśli wyjadą za granicę. Trzydzieści lat później w Chinach wciąż nie wolno mówić o masakrze. A teraz nowy przywódca może poprowadzić kraj ku jeszcze bardziej autorytarnym rządom. Pytanie brzmi, czy pewne siebie Chiny uda się zatrzymać w ich granicach, czy raczej cały świat już wkrótce będzie musiał pokłonić się przed Pekinem? Przez większość ostatniego tysiąclecia Chiny przewodziły światu. Potem doszło do bezprecedensowego załamania. A mimo to historia współczesnych Chin to opowieść o wielkim powrocie. Od topienia metalowych garnków i naczyń po gospodarcze globalne mocarstwo w zaledwie pół wieku. Co stoi za tą niezwykłą odmianą losu? I jak daleko posuną się Chiny? Dla wielu odpowiedzią jest ich obecny, ambitny przywódca. Xi Jinping urodził się krótko po zakończeniu stulecia upokorzeń i wydaje się zdeterminowany, żeby nigdy się nie powtórzyło. Xi Jinping chce stworzyć potężne, silne i zamożne Chiny. Uosabia narodowe odrodzenie Chin, które już nigdy nie będą ofiarą, już nigdy nie dadzą się stłamsić. Żeby zapewnić Chinom dominację, najpierw zabezpieczył jak największą władzę dla siebie. Xi Jinping to najpotężniejszy przywódca Chin od czasów Mao Zedonga.
według konstytucji powinien ustąpić w roku 2023. Teraz to zmieniono. Może rządzić dłużej. To bardzo przypomina wieloletnie rządy Putina w Rosji. Xi ma ponad 60 lat. Teoretycznie może rządzić jeszcze długo. Chińskie reformy gospodarcze zaczęły przynosić owoce, zanim jeszcze Xi Jinping objął władzę. Chiński duch przedsiębiorczości wykuty wieki temu za dynastii Song i stłamszony w stuleciu upokorzenia oraz zarządów Mao był znowu wolny. Dziś nowe chińskie marzenie to zdobycie majątku. Liczy się dolar, kto ma większy samochód, ładniejszy dom i większy telewizor. Posiadanie jest wyznacznikiem statusu, tak określa się swoją społeczną tożsamość. Znikają dawne wartości, takie jak uprzejmość czy wielkoduszność. Przemija to, z czego w historii byliśmy dumni. Władza polityczna wiąże się z rozwojem gospodarczym. W Chinach liczy się tylko gromadzenie bogactw. Imperium Xi Jinpinga to Chiny cyfrowe, gdzie władza może inwigilować obywateli na nieznaną wcześniej skalę. Za przewodniczącego Mao Chiny były państwem totalitarnym. Partia komunistyczna kontrolowała każdy aspekt życia. Dziś istnieje nowsza, skuteczniejsza wersja autorytarnego systemu Mao. Znaczenie wielkiej siły roboczej, potęga autorytarnych władz i dynamika kapitalizmu sprawiają, że Chiny są nie do zatrzymania. Za Xi Jinpinga przeniosły budowlany boom do innych krajów, budując drogi i linie kolejowe, porty i rurociągi na całym świecie. Chiny cieszą się rozwojem gospodarczym, więc potrzebują nowych rynków. Własnym obywatelom można sprzedać ograniczoną liczbę telefonów czy samochodów. Chiny muszą zdobywać rynki poza swoimi granicami. Xi Jinping zachęca mieszkańców Kazachstanu czy Uzbekistanu, żeby zastosowali chiński standard torów i kupowali chińskie pociągi, żeby zatrudniali chińskich architektów, w ten sposób rozszerzając chińskie rynki zbytu. Xi Jinping mówi: tak, jesteśmy ważni, mamy wielką gospodarkę. Dla niego to rodzaj geopolitycznej wizji społeczeństwa, które teraz może żyć poza swoimi granicami i sięgać na cały świat. Chiny nie mogą się ograniczać. Wraz z bogactwem Chin rośnie ich pewność siebie. Kraj już pręży swoje militarne mięśnie na własnym podwórku. Morze Południowochińskie to obszar sporny pomiędzy Chinami a ich sąsiadami. Rejon obfitujący w ryby i minerały. Poza tym panowanie nad Morzem Południowochińskim zapewnia dostęp do wybrzeża Azji Wschodniej. Chiny twierdzą, że prawie całe Morze Południowochińskie to ich wody. Żeby poprzeć swoje roszczenia, Chiny wyszukują nawet na wpół zanurzone łachy piasku i zmieniają je w wyspy. Żeby na takiej wyspie można było zatknąć flagę, potrzeba ton skał i cementu. Te wyspy są sztuczne, są elementem chińskiej taktyki przesuwania granic coraz dalej. Nie chodzi o pojedyncze wyspy, ale o ich łączenie, dzięki czemu granice Chin się przesuwają. Na tych sztucznych wyspach Chiny budują lotniska, żeby zwiększyć swoją militarną obecność w regionie. Napięcie w kontaktach z sąsiadami i USA rośnie, ale najnowsza chińska ekspansja terytorialna ma największy wpływ na Wielką Brytanię.
roku 1997 Brytyjczycy oddali Hongkong Chinom pod warunkiem zachowania demokratycznych swobód. Demonstracje w Hongkongu trwają od ponad roku. Ludzie widzą, że obiecane przez Pekin swobody znikają. W roku 1997, kiedy doszło do przekazania, nikt nie podejrzewał, że Chiny osiągną taki rozwój gospodarczy. Startując niemal od zera, Chiny zyskały kluczowe znaczenie w światowej gospodarce i coraz odważniej poczynają sobie w Hongkongu. Czują się silne. Zaproponowały zmiany w sferze bezpieczeństwa, które podkopują autonomię Hongkongu. To Pekin może teraz wskazywać, kto jest politycznym problemem i jak go usunąć. Autonomia Hongkongu została ograniczona. Ten region wciąż ma pewne przywileje, ale pojawiają się wątpliwości, jak długo je zachowa, skoro Pekin staje się coraz bardziej asertywny. Brytyjczycy odebrali Hongkong Chinom prawie 200 lat temu. Teraz Chiny go odzyskały. Pytanie brzmi, jak agresywna będzie polityka chińska nie tylko na własnym podwórku, ale na całym świecie. To coraz bardziej niepokojące. Oto mocarstwo, które ma niewielkie polityczne i kulturowe związki z innymi ważnymi krajami. Zachód powinien obawiać się Chin. Dla ludzi wierzących w prawa i godność jednostki, w rządy prawa i system demokratyczny, rozwój Chin pod rządami partii komunistycznej i Xi Jinpinga jest coraz większym zagrożeniem. Problem w tym, że Zachód niewiele może zrobić. Wiek XXI należy do Chin. I nie powinno to dziwić, bo w wielu poprzednich stuleciach państwo środka również dominowało. Przez większość historii ludzkości, gdyby na naszej planecie wylądowało UFO i obcy poprosili o spotkanie z przywódcą Ziemi, naturalnym wyborem byłby cesarz Chin. Przez kilka wieków występowały anomalie, ale teraz Chiny wracają na należne im miejsce. Awans Chin na światowego lidera w ciągu kilku dekad to opowieść o największym sukcesie XXI wieku. Ale biorąc pod uwagę długą historię tego kraju, ta przemiana nie powinna być zaskoczeniem. To naród, który pokazał, że potrafi pokonać nawet największe przeszkody. Naród, który determinację, żeby odnieść sukces, ma wpisaną w swoje DNA. Kiedy świat staje się coraz bardziej niestabilny, Chiny chcą dominować ponownie. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Paweł Bukrewicz.